się w słowa homilii głównego konsekratora. Homilię tłumaczy na początku ksiądz prałat Zbigniew Skuza, a potem odczyta homilię, którą ksiądz kardynał przekazał. Eminenza, eccellenze, cari sacerdoti, distinte autorità, fratelli e sorelle in Cristo. Sono lieto di trovarmi nuovamente a distanza di poco più di due mesi nella vostra bella cattedrale per l'ordinazione episcopale di Monsignor Wojciech Zauski, nominato dal Santo Padre Nunzio Apostolico in Burundi. Non capita spesso che simili celebrazioni accadano nello stesso luogo a così breve distanza di tempo. Ringraziamo di questo il Signore che ha benedetto la diocesi di Wonshak. Eminenzio. Ekscelencje, Drodzy Kapłani, Szanowny Władze, Bracia i Siostry w Chrystusie, Jest mi bardzo miło, że znowu w, odst w odstępie czasowym nieco większym niż dwa miesiące znajduję się w waszej pięknej katedrze na święceniach biskupich księdza prałata Wojciecha Załuskiego, Mianowanego przez Ojca Świętego nuncjuszem, mianowanego przez Ojca Świętego nuncjuszem apostolskim w Burundi. Nieczęsto się zdarza, aby podobne uroczystości odbywały się w tym samym miejscu w tak krótkiej odległości czasowej. Dziękujemy Naszemu Panu. Że takim błogosławieństwem obdarzył diecezję Łomżyńską. Zwracam się z pełnym szacunku pozdrowieniem do kardynała Gerarda Ludwika Müllera, do nuncjusza apostolskiego arcybiskupa Celestino Migliore, do biskupa tej diecezji Janusza Stepnowskiego i do wszystkich arcybiskupów i biskupów, biorących udział w tej świętej liturgii. Dziękuję za obecność prezydentowi Łomży i innym reprezentantom władz cywilnych i wojskowych. Zwracam się z serdecznym pozdrowieniem do kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych, do seminarzystów i do Was wszystkich tu przybyłych ażeby towarzyszyć swoimi modlitwami księdzu Prałatowi Wojciechowi Załuskiemu i upraszać dla niego dar Ducha Świętego. Fragment Ewangelii według świętego Mateusza, przed chwilą proklamowany, mówi nam o współczuciu Jezusa jako reakcji na widok grzesz, które tracą orientację. Są zmęczone i zniechęcone. Błąkają się po rozległych pastwiskach jak trzoda bez pasterza. Ten ewangeliczny obraz ukazuje nam bezmiar Bożego miłosierdzia, głębie tego miłosierdzia, które poruszyło Ojca, aby dać nam Syna swego jednorodzonego. Ten obraz Streszcza w jakiś sposób prawdę o ludzkiej kondycji, o człowieku zagubionym, zdezorientowanym wobec wielkich pytań dotyczących życia, o jego trudności w odnajdywaniu drogi nadziei, aby przekroczyć bariery zła i śmierci, ale także ubóstwa moralnego i materialnego i brak godnych zaufania przewodników. Miłość Stwórcy i błądzenie stworzenia potrzebującego zbawienia stanowią tło dla wcielenia naszego Pana. Tak jak Jezus, każdy pasterz w Kościele jest usytuowany pomiędzy miłosierdziem Bożym a ludzką słabością, pomiędzy świętością Chrystusa udzielającą się wszystkim, a rzeczywistością, w której ludzkość gorączkowo poszukuje sensu, wartościowych punktów odniesienia. Kościół ma potrzebę wielu dobrych pasterzy, którzy podobni do dobrego pasterza będą przemierzać wszystkie miasta i wioski świata, głosząc dobrą nowinę. Biskup jest w najpełniejszym sensie tego słowa, kapłanem, tym, który został powołany, aby budować mosty, naprawiać je i zaznaczać ich obecność potężnymi reflektorami, aby uniknąć ryzyka, że ktoś stoczy się w otchłań rozpaczy albo zakończy swoją drogę w Dolinach Pustego i Bezpłodnego Buntu. Jest przeciwny temu, kto zasiewa trudności w relacjach między ludźmi, a także między ludźmi i Stwórcą, jest człowiekiem więzi według serca Chrystusowego. Zostaje konsekrowany, aby w naszym świecie czynić to, co czynił w swoim czasie prorok Izajasz. Nieść radosną nowinę ubogim. Opatrywać rany serc złamanych, ogłaszać wolność będącym w niewoli i wyzwolenie więźniom, pocieszać strapionych. Jego obowiązkiem jest publiczne głoszenie, że mroki historii zostały nawiedzone i przemienione przez światło Chrystusa. Ma pomóc innym zauważyć blask, potęgę. Nowość tej gwiazdy, która narodziła się dla nas, schodząc na wysokości. Biskup otrzymuje ponadto zadanie czuwania nad powierzoną mu trzodą, ażeby w Kościele ustawicznie płynęła czysta woda prawdy i istniała niewzruszona jedność i harmonia posług i charyzmatów. Jego powinnością jest troszczyć się aby głosy wszystkich mogły stanowić chór, który nie pędzi zbyt szybko i który nie opóźnia się zbytnio. I każdy może rozwinąć w nim dogłębnie dla wspólnego dobra te dary, którymi Bóg go obdarował. Biskup posiada również władzę, aby istniejące różnice nie przeciwstawiały się jedności Kościoła, a jego jedność, nie przerodziła się w jednakowość. Jest zatem cennym współpracownikiem radości wiernych. Autor listu do Hebrajczyków przypomina nam, że każdy arcykapłan z ludzi brany dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Jednakże sprawy odnoszące się do Boga w ich objawianiu się nam są przede wszystkim nieskończonym współczuciem dla Jego stworzenia potrzebującego odkupienia. Z tego powodu dotyczą one człowieka, ponieważ mówią nam o Bogu, który jest miłością i który dla naszego zbawienia wydaje się na śmierć na krzyżu w osobie swego jedynego Syna. Ta tajemnica jest wypełnieniem Bożego Miłosierdzia, szczytem, na który wskazują wszystkie pisma. Miłosierdzie to przewyższa nasze oczekiwania i pobudza nas do Jego wychwalania, do bycia odpowiedzialnym w administrowaniu darami i charyzmatami, które zostały szczodrze rozdane i pobudza nas w ostatecznym rozrachunku. Do pokładania większej ufności w Bogu i w Jego dziełach, aby stawać się lepszymi. Caritas Christi Urget Nos. Miłość Chrystusa przynagla nas, aby go naśladować, aby wynagrodzić mu przynajmniej w części za Jego miłość do nas, poprzez zaangażowanie się w posługę dla braci, szczególnie dla najuboższych i opuszczonych. Prowadzi nas do miłości Kościoła i służenia Mu z uległością i odwagą. Powołanie do reprezentowania Chrystusa Głowy jest nadane dla duchowego i ludzkiego wzrostu wspólnoty, dla dobra dusz, które mają prawo do poznania Słowa i Osoby naszego Pana. To zaszczyt przyznany dla służby miłości braciom. I wymaga od tego, który go otrzymuje, wewnętrznej radości, szacunku, zmysłu odpowiedzialności, ufnego powierzenia się woli Bożej, szczególnej miłości ludu Bożego, świętej Matki Kościoła i pełnej komunii z Ojcem Świętym, który powierza tak ważną misję. Drogi Wojciechu. Jako nuncjusz otrzymujesz szczególne zadanie, przekazywania troski następcy Piotra o Kościoły lokalne, a żeby rozwinęły się więzi, więzi jedności i miłości pomiędzy nimi a Kościołem Powszechnym i aby one zaangażowały się we wzajemną służbę poszanowania i miłości. Ponadto zostaje ci powierzona misja. Budowania pokoju, popierania go z cierpliwością i umiejętnością, poprzez wypowiadanie słów mądrości i zgody, także w najbardziej ostrych i skomplikowanych konfliktach, i ukazywanie, że wrogość i starcia mogą przemienić się poprzez zaangażowanie dobrej woli i z Bożą pomocą w zgodę i pokojową współpracę. Nuncjusz jest człowiekiem komunii i pokoju w takiej mierze, w jakiej jest człowiekiem Bożym. Jest kapłanem budowniczym mostów, ponieważ naśladuje postępowanie Pana, prawdziwego mostu między Bogiem a człowiekiem. Jest człowiekiem nadziei także i przede wszystkim w momentach dramatycznych i tragicznych. Ponieważ wie, że historia jest kierowana przez opatrzność. Może jednakże stawać się takim, o ile jest pasterzem. Papież Franciszek, zwracając się do nuncjuszy apostolskich, stwierdził: Wy, drodzy przedstawiciele służby dyplomatycznej stolicy apostolskiej, jesteście obecnością Chrystusa. Jesteście obecnością kapłańską, obecnością pasterzy. Z pewnością nie będziecie nauczać szczególnej cząstki ludu Bożego, która Wam została powierzona. Nie będziecie przewodnikami jednego z kościołów lokalnych, ale jesteście pasterzami, którzy służą Kościołowi z misją dodawania odwagi, bycia sługami komunii. A także z nie zawsze łatwym zadaniem upominania. Czyńcie wszystko z głęboką miłością. Także w relacjach z władzami świeckimi i współpracownikami jesteście pasterzami. Poszukujcie zawsze dobra dobra wszystkich dobra Kościoła i każdej osoby. Obecność. Działalność nuncjusza będzie więc o tyle bardziej efektywna, o ile bardziej będzie pogłębiona poprzez zażyłość z Jezusem Chrystusem w modlitwie, w ofierze eucharystycznej i w służbie miłości. Ty, drogi Wojciechu, zostałeś mianowany nuncjuszem w Burundi, kraju, który już znasz. Ponieważ tam rozpocząłeś Twoją służbę w przedstawicielstwie dyplomatycznym Stolicy Apostolskiej. Burundi znajduje się w sercu Afryki, ziemi zamieszkałej od zamierzchłych czasów, bogatej w tradycje i historię, doświadczonej cierpieniem przemocy, także w czasach współczesnych, z powodu poważnych konsekwencji konfliktów, które miały tam miejsce. Jest to Ziemia potrzebująca wiele troski, ale bogata w zaczyn wzrostu i kryształowe świadectwo wierności Ewangelii z obecnością katolickiej większości zorganizowanej w dwie archidiecezje i sześć diecezji. Jesteś wezwany, aby czynić obecnym w tym kraju i w tym kościele, który w nim żyje, Osobę papieża, umożliwiając poznanie Jego słowa, pokoju i prawdy, i Jego zaangażowania dla autentycznego rozwoju ludów. Obyś mógł wypełniać to zadanie zawsze zakorzeniony w Panu i ufny w Jego pomoc, otwarty na wysłuchanie wszystkich i gotów ofiarować wszystkim uzasadnienie nadziei. Sprzyjając procesom pojednania oraz oczyszczania pamięci i serc. Ofiara życia, którą złożył nieodżałowanej pamięci nuncjusz apostolski biskup Michael Eden Courtney, niech przyniesie owoc odnowionego i stałego zaangażowania wszystkich dla zgody i pokoju. Niech wspierają Cię w tej misji Dziewica Maryja, Królowa Pokoju, Święty Wojciech, Twój Patron oraz męczennicy burundyjscy, 40 seminarzystów diecezji Buta, zabitych w roku 1997, którzy zaświadczyli swoją wiarą i swoją krwią, że Ewangelia Jezusa Chrystusa jest silniejsza niż nienawiść i śmierć. I że jest niezwyciężonym nasieniem przyjaźni i braterstwa. Niech tak się stanie.